Witam Was, moi drodzy kanoniarze. Jesteście grupą na moim kanale bardzo pokrzywdzoną. Bardzo mało do Was mówiłem, a może i niesłusznie, dlatego że ja sam jestem ekskanoniarzem. Dlaczego tak się działo? Dlaczego kanonowi tak mało poświęcałem czasu do tej pory? Dlatego, moi drodzy, i pozwólcie, że to wytłumaczę, że Swego czasu miałem system kanona jeszcze lustrzankowy. Mówiłem o tym w wielu moich filmach. I siedziałem w tym systemie bardzo głęboko. Miałem elki, całe zestawy elek, właściwie pełen zakres ogniskowych, może bez tych skrajnych. No i co? I byłem przekonany, że mam super system. Niestety w pewnym momencie przeżyłem przygodę jeszcze z lustrzanką marki Sony, która miała możliwość używania obiektywów też z autofokusem, ale obiektywów Cajsa. Nagle się okazało, że to był rok 2010 i wtedy okazało się 9.10. Okazało się, że ta lustrzanka Sony aczkolwiek nie dawało się tam forsować obrazu, ale dawała mega lepsze obrazy. Mega lepsze. Optyka Cajsa robiła robotę. No, niestety, z przyczyn technicznych i finansowych musiałem sprzedać potem tą, tą lustrzankę Sony Alpha 900 i te obiektywy Cajsa, ponieważ zaczęło się okres, zaczął się okres filmowania na aparatach, no i wtedy bez sensu było mieć dwa systemy. W związku z tym wróciłem do Canona. To było kilka lat straconych, o tym mówiłem parę razy. Dlaczego? Dlatego, że, dlaczego straconych? Dlatego, że ja już wiedziałem, że to, co daje Canon nie jest maksimum, jeśli chodzi o jakość. Wiedziałem już wtedy, że są firmy, które robią lepszą optykę, bardziej ostrą, precyzyjną, lepsze matryce. No i kiedy pojawiły się bezlusterkowce, wskoczyłem z powrotem w system Sony, tym razem bezlusterkowy i z obiektywami Zeiss-a No i to było to ale wkrótce zacząłem szukać dalej i okazało się, że są wspaniałe obiektywy malutkie, stare czasami do aparatów laika, malutkie obiektywy, które dają wspaniałe obrazy. Zupełnie śmiesznie, nieporównywalne rzeczy się zaczęły dziać, bo gigantyczny 24 mm obiektyw 1.4 do Canona F z takim malutkim, dwuc dwucentymetrowej długości, 2 centymetrowej długości, chyba 2, 23 mm ma ten obiektyw długości, 21 z koparem firmy Voiglander w ogóle nie mógł wygrać. Malutki, 40-letni Sumikron C40 do laiki miażdżył wszystko, co było w systemie Canona, co znałem w systemie Canona. W związku z tym wiedziałem, że nawet gdybym miał sentyment do tej marki, nie mógłbym tam wrócić, dlatego że byłem przyzwyczajony już do lepszego obrazu. Nie tylko pod względem ostrości e, i przenośności całego systemu, bo obiektywy małe i tak dalej, ale także e, nie mógłbym sobie odpuścić tej z jednej strony ostrości, z drugiej strony superplastyki. I dlatego, że e, i to jest normalne. Słuchajcie, w kanonie było tak i w każdym systemie zresztą, kiedy były lustrzanki i kiedy dominowały lustrzanki, to ci, którzy siedzieli w systemie dalmierzowym lajki, wiedzieli, że są różne obiektywy 35 mm. Ten rysuje tak, ten tak, ten rozmywa tak, ten rozmywa tak. W systemach lustrzankowych, nie tylko w kanonie, w każdym innym, patrzyliśmy na to zupełnie inaczej. Mam 28, aha, dobra, mam, ale ja, ale jasną chciałbym, no to kupuję jasną, bo mam ciemną. Mam 50, mam. Najjaśniejszą w systemie mam, a więc 50 odhaczona. Myślało się ogniskowymi, a nie budową obiektywu i jakością, jaką on daje. I moi drodzy, Wy, którzy teraz jesteście w Kanonie, prawdopodobnie nadal jesteście skażeni tą, tym myśleniem, i prawdopodobnie do Was nadal nie docierają te informacje, że są lepsze systemy, że są lepsze matryce, że są. E, Lepsze obiektywy i że można kreować obraz w zupełnie inny sposób. I teraz tak. Mówię to Wam dlatego, że moi drodzy, Canon jest aparatem, zawsze taki był, który jest stworzony do łatwego fotografowania. Po prostu. E, Canon na, można było na spokojnie forsować, Canon szybko nastawiał autofokus. Raczej był pod tym względem trafny i udany. Jeżeli ktoś potrzebuje szybkich efektów, fajnych zdjęć, nie ma problemu. Nawet kolorystyka kanona, która mnie przeszkadza, ale dla teraz mi przeszkadza, bo poznałem inne podejście do kolorów w postaci innych systemów, też może być fajna, dlatego że mamy kolor skóry odpowiedni, taki cieplutki, barwy też idące lekko w ciepłe. No, kanon niesie ze sobą pewien zespół cech, z których niekoniecznie musicie sobie zdawać sprawę, ale po prostu tak jest. Kanon ma także i to jakby jest potwierdzona informacja, bo rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, rozmawiałem jak dziecko, naiwnie, pytając dlaczego, zadając takie pytania, dlaczego, dlaczego Dlaczego używają tego kanona? Skoro są systemy, które potrafią dać bardziej profesjonalny obraz, bardziej zróżnicowany obraz itd. tak dalej. I na przykład do portretu, do fotografowania ludzi. Spotkałem się z czymś, z takim, z taką opinią, że lubię kanona dlatego, że jego matryca, ja nazywam osobiście tą matrycę taką trochę plastikową, czyli taką zmiękczającą. Nienastawioną na ostrość. Można ją potostrzyć odpowiednimi ustawieniami, ale ogólnie ona jest taka, jakby miała na sobie jakiś filtr, no jest taka miększa niż to, co daje konkurencja. Porównując z matrycą Sony, nie ma za bardzo co porównywać. Tam jest po prostu 0 jedynkowo ostro, tu jest właśnie miękko. I teraz. No, ale są atuty, bo nagle się okazuje, że ten ktoś mi tłumaczy. Ok, ale ja przy portrecie nie mam tyle roboty, bo zdjęcia od razu są dobre i akceptowalne dla klientów. To samo dotyczy ludzi fotografujących reportaże. Mało mam obróbki. Nie mam szczegółowości na twarzach i tak dalej. Ludziom się podobają te obrazy. I można przyjąć taką logikę. Można i można siedzieć w tym systemie tylko właśnie z tego powodu. Natomiast moi drodzy. Chciałem Wam dzisiaj w postaci takiej trochę gawędy opowiedzieć o tym, że jest inny świat optyki, jest inny świat obrazowania. Są systemy, które są bardziej przezroczyste, ponieważ to, o czym teraz mówiłem, czyli to, że Canon ma odpowiednie kolory, jakieś tam ustalone takie bardziej ciepłe, to, że Canon ma tą taką bardziej plastikową matrycę, która. Pozbawiona jest tych najostrzejszych szczegółów, i zdjęcia od razu są dobre, i lu wielu ludziom pasują. Moi drodzy, to to jest pewien, pe mo można to tak nazwać, pewno DNA firmy, czyli firma tak podeszła do obrazowania, tak chce, żeby zdjęcia wyglądały. Ja miałem nadzieję, że jak pojawią się bezlusterkowce, to one odsuną y ten sposób obrazowania, ale nie. Wszystko Ukryte jest, zaszyfrowane w kanonie, w większości jest w obróbce danych z matrycy. Czyli procesor obrazu narzuca pewne rozwiązania. I teraz tak. Ponieważ tak się dzieje, to na kanonach, nawet tych bezlusterkowcach, źle wychodzą inaczej gorzej wychodzą obiektywy, które mają swój charakter. Czyli, jak weźmiecie na przykład obiektyw, laiki powiedzmy, Albo Cajsa na przykład, z mocowaniem lajka M, i przez jakąś przejściówkę założycie na beznusterkowego kanona, to nagle się okaże, że ten sam obiektyw na Sony czy na lajce daje obraz zdecydowany, jakiś tam, a na kanonie i tak jest leciutko uśredniony. I taka jest sytuacja. I chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, czyli ja w ogóle nie krytykuję teraz systemu, nie krytykuję, dlatego że zaraz Wam coś opowiem. Więc chwila cierpliwości. Natomiast, bo nagle mamy inne rozdanie, nagle mamy nowe możliwości. I dlatego warto poczekać. Moi drodzy. I teraz tak. Mamy taką sytuację, że mamy tego kanona, i jesteśmy pozbawieni wielu ciekawostek, wielu możliwości. Jedną z najciekawszych, jedną, która wprowadza do fotografii. Większy sposób, jakby świadomego fotografowania, większy stopień zaawansowania jest manualne ostrzenie. I teraz tak. Jak się siedzi w systemie Canona, obojętnie czy nowym, bezlusterkowym, czy starym lustrzankowym, i ma się wspaniałe obiektywy L, nawet najdroższe, nie da się w ogóle zbliżyć do tego, co do czego można się zbliżyć w innych systemach, które mogą mieć w sposób znacznie łatwiejszy mocowane inne obiektywy. Na przykład takie obiektywy z Leica obiektywy Voigtländera, obiektywy Zeiss'a manualne. Dlaczego? Dlatego, że sposób fotografowania, nawet jeżeli wy sobie e, wyłączycie autofokus, chociaż po co mielibyście to robić mając Elki, ale powiedzmy, że chcecie wyłączyć, to ruch pierścienia w Elce jest tak malutki, że to Wręcz nie da się ostrzyć. Tak naprawdę drgnięcie opuszków na pierścieniu powoduje, że wyskakujecie gdzieś tam z precyzyjnej ostrości. Kto ma obiektyw, nie wiem, 1.250 kanona albo 1.285, ten, ten na pewno wie, o czym mówię, ponieważ ostrzenie manualne tam jest bardzo trudne. A czy powinno być? No, nawet przy takich obiektywach powinno być, dlatego że mamy prawo wyboru na ostrzyć na... Oko, ale czy na rzęsę, czy wolimy źrenice, mamy wybór. A w postaci autofokusa, no autofokus na oko, złapie oko, koniec. Jeżeli nie przymkniecie trochę przysłony, to na jeden dwa możecie nie złapać tego oka odpowiednio ostro. Stąd dużo odsetek czasami zdjęć nieostrych. Natomiast w momencie, kiedy przestawicie się, na przykład weźmiecie do ręki aparat, nawet to Sony, tak? założycie na to Sony też nie systemowy obiektyw Sony, tylko obiektyw manualny, na przykład właśnie Wojlandera, to nagle znajdujecie się w innej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że zwalniacie, bo musicie poświęcić ostrzeniu chwilkę czasu. Oczywiście w Canonie macie bardzo łatwo, bo macie lubkę, może naciskać od razu, nawet nie musicie dedykować specjalnego przycisku. Wyświetla wam się powiększenie obrazu, ostrzycie i jest ok, ale. Ostrzycie wtedy mechanicznie, mówię tu o Sony, a w kanonie, właśnie gdybyście mieli możliwość zapięcia takich obiektywów, też nagle zwalniacie, bo ostrzycie mechanicznie. Skala przebiegu pierścienia ostrości jest większa, ale to nic. Najgorsza rzecz zawsze się działa wtedy, kiedy na LC chciało się ostrzyć manualnie, no nie wiem, na przykład przy filmowaniu, chciało się ostrzyć manualnie. I już była ostrość chwycona, braliśmy palce, ale jeden palec trochę później szedł z pierścienia ostrości, i pierścień ostrości, ostrości troszeczkę drgnął, i już ta ostrość nam wyjeżdżała z tej superprecyzyjnej. W momencie, kiedy moglibyście na kanona założyć obiektyw manualny, mechaniczny, to nagle, jak zostawiacie, nie kręcicie, zostawiacie pierścień w jakimś położeniu, on tam po prostu mechanicznie zostaje. Dlatego Ostrzenie manualne na obiektywach manualnych to jest pewna przygoda. Zwalniacie, cofacie się troszeczkę w technice fotograficznej i 90% ludzi zaczyna być tym zafascynowany. Dlatego, że nagle zyskujecie, słuchajcie, naprawdę kontrolę nad ostrością. I wiecie, jak uzwacie, nie wiem, kitowego obiektywu, który jest... Ciemny ma 4,5, 3,5 jasność to nie ma znaczenia, ale jak macie obiektyw 1,5, to już się okazuje, że on bardzo precyzyjnie potrafi nastawić ostrość. I w momencie, kiedy nie wiem, chcecie sfotografować na przykład drzewo, pień drzewa, to teoretycznie, teoretycznie możecie wskazać punkt albo szerokie pole przy, mówię przy obiektywie z autofokusem. I wybrać na przykład punkt najostrzejszy, czyli tą korę najbliżej Was. Ale jeżeli macie obiektyw manualny, nagle kręcicie pierścieniem i nagle się okazuje, że ta kora żyje, ona się przesuwa, w sensie przeostrzenie przechodzi. Głębia ostrości zaczyna się przesuwać delikatnie, zaczynacie to widzieć, bo autofokus wam na to nie pozwala. To jest bzyk i jest, jest, tak? Nawet nie bzyk czasami. Czasami, nawet w erkach przecież nowych, nawet nie wiadomo, kiedy jest ta ostrość ostrzona. I teraz, moi drodzy, ten świat manualnego ostrzenia powoduje, że zwalniacie. To jest pierwsza rzecz. Zaczynacie bardziej świadomie fotografować. To jest ważna sprawa. Uwierzcie mi oczywiście, kto robi reportaże, nie, to nie jest dla niego, ale jeżeli ktoś chce się rozwijać, ma tego kanona, ok, ale chce się rozwijać, chce iść dalej, tu jest pole do popisu. Jeszcze raz mówię, fakt, matryca jest jaka jest, ma swój charakter, ale jest pole do popisu, jeżeli możemy wybrać obiektywy, ponieważ słuchajcie, nie na darmo. Taka Lajka robi kilka obiektywów 35 mm, kilka obiektywów 50 mm. I nie zawsze one różnią się tylko jasnością. Różnią się całym systemem obrazowania, sposobem obrazowania, rozmywaniem tła. To samo firma Voidlander, robiąca obiektywy z mocowaniem Lajka M, robi też obiektywy ostatnio do Nikona, do Sony, do, do Fuji X. I, ale mówię tu najbardziej o tych obiektywach z mocowaniem M. Tam mamy. Pewien cały świat, ekosystem tych obiektywów, które y, pozwalają wam dobierać obiektyw do sytuacji. Mieć na przykład dwie 35 takiego na przykład w, w, w systemie Wojlandera, Apo Lantara 35 mm, który jest jednym z najostrzejszych obiektywów 35 mm na świecie. I z drugiej strony macie Noctona 1235, który jest mega delikatnym. Przepięknym, artystycznym obiektywem, który daje ostrość tylko tam, gdzie jest. Daje ostrość? Daje. Ale daje też totalną plastykę aksamitnych rozmyć. Otwiera się wam, przed Wami pewna możliwość, ponieważ możecie dobierać różne obiektywy. Jak ja w pewnym momencie miałem jeszcze Kanona, ale już wiedziałem, że. To właśnie optyka innych firm, takich jak Zeiss, jest lepsza. To nagle zauważyłem, że zrobił robi obiektyw, obiektywy do lustrzanek Kanona z mocowaniem Kanona, ale bez autofokusa. I kupiłem całą serię tych obiektywów, i one były rewelacyjne. Ostrzejsze i ratowały zdjęcia. W porównaniu z Elkami Kanona były mega ostrzejsze. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz moi drodzy, dzieje się nowa. Seria aparatów Canon, czyli bezlusterkowce, ma możliwość stosowania różnych obiektywów, ale niestety natrafiamy na problemy z przejściówkami, czyli musimy mieć jakieś przejściówki do każdego systemu, te przejściówki są. W Canonie tych przejściówek jest stosunkowo mało, ale są. Ponieważ mała odległość bagnetu od matrycy powoduje, że możemy tak naprawdę zastosować różne obiektywy z różnych systemów. I takim systemem, jednym z najciekawszych, które możecie obecnie założyć, to są obiektywy z mocowaniem Leica M. Obiektywy małe, zgrabne, niesamowite. I teraz to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, jeszcze ciekawsza, to jest to, że firma Voiglander zaczęła robić także obiektywy z mocowaniem Canona RF, manualne obiektywy metalowe. Z aksamitną mechaniką, bez żadnych luzów, porządnie zrobione, porządnie wykonane, które dają Wam nagle na korpusie możliwość na korpusie kanona, na przykład takiej R5, fotografować obiektywami manualnymi. Moi drodzy, pokażę Wam tutaj, zobaczcie, mamy tutaj przed sobą e, aparat R5, i pokażę Wam go z założoną. Przejściówką. Zobaczcie, bagnet M jest bardzo mały. Gruby, mały, bardzo solidny. I teraz to jest KF Concept. Taki adapter KF Concept. Z lajka M na eos R. Zmienia Wam się tutaj mocowanie. Bardzo krótki jest bagnet lajki. No i teraz każdy obiektyw lajki możecie tu mocować. Ja zrobię całą serię materiałów dla Was, moi drodzy, kanoniarze, ponieważ te obiektywy, które oferuje Wojlander, są, zobaczcie, małe. To jest obiektyw 1,5 światło 28 mm. Jeżeli ktoś ma 28 mm, to takie tańsze 28 mm kanona, ten nie ma dobrego obiektywu, to jest obiektyw super Obiektywy Ultron Weiglandera są obiektywami super ostrymi. Jeżeli weźmiecie Skopara 21 mm, muszę Wam go pokazać na kanonie. Taki maleń, takie maleństwo. Odkryjecie zupełnie nowy świat obrazowania, zupełnie nową jakość fotografowania w nadostrości, której po kanonie się nie spodziewacie, dlatego że Wy jesteście przyzwyczajeni do pewnej miękkości, nawet jeżeli sobie nie, zda, nie zdajecie z tego sprawy. I teraz zobaczcie, taki obiektyw pod lajkę zamocowany Zamocowany tutaj, moi drodzy, powoduje, że macie takie małe coś na aparacie z manualnym aksamitnym ostrzeniem i możecie działać z manualnym nastawianiem ostrości. Możemy, słuchajcie, odpiąć ten obiektyw, i tu Wam pokażę drugi. Wkrótce zobaczycie od nich oddzielne materiały. Zobaczcie, obiektyw natywny do Canona eos r Wojglander 1, 2, 40 mm. Pojawił się 1,0,50 50 mm. No i właśnie ten 1, 2. Zobaczcie. Wchodzi on idealnie w bagnet. Jest przystosowany i ma manualne nastawianie ostrości. Totalnie aksamitna mechanika. Zawsze podkreślam to przy Wojglanderach. E manualny pierścienie. Fajne, że pryzmatowe takie tutaj wykończenie pierścienia. Wszystko to jest metal, tu nie macie gumy. Metal, ale także współpraca z elektroniką aparatu, wymiana danych EXIF, informacji o przysłonie, współpraca z systemem stabilizacji w korpusie. A więc moi drodzy, nagle przed wami kanoniarzami otwiera się możliwość wejścia Fotografię bardziej zaawansowaną, bardziej świadomą, ponieważ właśnie świadoma fotografia to jest fotografia oparta o manualne konstrukcje. To jest zupełnie inny sposób patrzenia na świat. Przedstawię wam te wszystkie obiektywy. Jest ich cała bardzo bogaty, duży wachlarz obiektywów te są tylko dwa 1050 i 1,250 i 1.240 na razie. Za chwilę będą następne, na pewno. Natomiast to się po prostu stało. To się po prostu stało. Powstały obiektywy na kanona, niekanonowe, które słyną z ciekawego obrazowania. I warto się zastanowić nad tym, czy nie kupić za 200 zł. Czy tam czysta takiego, czy 150 takiego adaptera przejściówki na system M, żeby móc stosować obiektywy z mocowaniem lajka M. Nie mówię koniecznie o obiektywach lajki, prawda? Bo można kupować właśnie takie woiglandery, sprawdzać i tak dalej. Natomiast, moi drodzy kanoniarze, otwiera się dla Was piękny świat, który do tej pory był dla Was zamknięty, niestety, przez samego producenta. Teraz Wam się otwierają inne horyzonty. Ostrzenie jest bardzo łatwe, dlatego że wspomaganie manualnego ostrzenia w kanonie od strony elektronicznej jest robione super. Aparat jest super, robi się z nim zdjęcia bardzo dobrze, tak, nie ma tu problemów. Natomiast macie teraz dostęp do optyki, która jest trochę inaczej skonstruowana niż obiektywy Canona, która ma inne podejście do obrazowania i nagle możecie zacząć smakować jak to jest, jeżeli mamy dwa obiektywy o tej samej ogniskowej i zupełnie innym charakterze obrazu, bo takie rzeczy na świecie są od dawna, fani lajki wiedzą to od dziesięcioleci. E Używający różnych bezlusterkowców, takich jak na przykład właśnie Sony, wiedzą o tym już od prawie 10 lat, że jest możliwość stosowania tych obiektywów i uzyskuje się przecudowne rezultaty. Coraz więcej ciekawych obiektywów na rynku jest. Moi drodzy. Dzisiaj to jest tylko wstęp, to jest tylko otwarcie wam pewnych drzwi do świata obrazowania wysmakowanego, do realizacji, które zrobicie powoli, spokojniej, ale mega świadomie. I wierzcie mi, ta świadomość, to świadome podejście do fotografowania da wam niesamowitą z jednej strony frajdę, a z drugiej strony da wam Szybszy rozwój was jako świadomie fotografujących. I teraz na koniec małe zastrzeżenie, jeżeli ktoś fotografuje reportaże, musi szybko działać, i tak dalej, nie jest to dla niego. Ale dam wam taki przykład. Jest taki obiektyw z mocowaniem Leica M Wojlander e, 1440 klasik 1435 klasyk, dwa różne obiektywy, ale o podobnym charakterze. Jest to ulubiony obiektyw mój na pełną klatkę, ponieważ potrafi dawać zupełnie oszałamiająco dziwne rozmycia. Obiektyw mały, zgrabny itd. I bardzo często było tak, że ktoś, kto był zakochany w tym obiektywie i na przykład fotografował śluby, cały ślub leciał, nie wiem, na jakimś tam, nie wiem, nikonie, kanonie, na, na obiektywach z autofokusem, ale miał jakiś tam aparat albo lajkę, albo, la, albo Sony z takim właśnie obiektywem, z tym Noctonem 1.4.40 do ujęć specjalnych, do zbliżej na rączki pary młodej, do portretowych ujęć, do jakichś wysmakowanych kadrów, które można zrobić na spokojnie. Dlaczego tak robili? Dlatego, że, dlatego, że ten obiektyw dawał zupełnie niesamowity obraz, od razu rozpoznawalny. Każdemu się te obrazy podobają. No, ale właśnie w tym systemie nie można było tego zrobić. Teraz można. A więc są przejściówki, tak jak właśnie ta. Są obiektywy takie jak ten, tutaj do lajki, z mocowaniem lajka, które możecie zakładać teraz na kanona i cieszyć się wejściem w bardziej wysmakowany świat. Jak kiedyś poznawałem obiektywy, jeszcze wtedy już znaczy już wtedy do Sony bezlusterkowego poznawałem obiektywy laiki to usłyszałem zdanie że wchodząc w poznawanie tych obiektywów e, próbując rozpoznać który jest który który jak rozmywa tło ponieważ są różne obiektywy ogniskowej takiej na przykład 35 mm są różne i trzeba wiedzieć dokładnie którym się fotografuje bo ten daje bardziej nerwowe tło ten bardziej gładkie i tak dalej to wtedy się dowiedziałem, że dojrzeję szybciej, będę oglądał inne strony, będę się fascynował obrazem od innej strony. Wtedy jeszcze na początku tego nie wierzyłem, ale uwierzyłem w to bardzo szybko, widząc różnice, które dają różne obiektywy. Także przed Wami, moi drodzy kanoniarze, otwiera się bardzo ciekawy świat. Może nawet fajnie, jesteście ostatni. Kolejce, bo takie obiektywy Wojlandera już nawet natywne powstają do, do Nikona Z. Do Canona powstało jako ostatnie. Ale moi drodzy, możecie teraz tego popróbować. Jest to inny, dziwny, fascynujący świat. Tworzenia dziwnych, fascynujących obrazów. Dzisiaj to jest tylko taka legenda, wprowadzenie. A zapraszam Was, ten odkładamy na razie. I zapraszam Was już wkrótce na test tego zestawu: czyli Canona. R5 w tym wypadku z obiektywem manualnym, noctonem firmy Wojglander 1,2, 40 mm. Tyle, moi drodzy, trzymajcie się. Cieszę się, że możecie tego doświadczyć. Będziecie bliżej tej wysublimowanej fotografii. Trzymajcie się.